Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z The Medium. No i ostatnio mieliśmy całkiem ciekawą podróż w głąb Ryszarda, można by było tak powiedzieć. Dowiedzieliśmy się, że w zasadzie Tomasz może być tutaj tym złym. A Tomasz, przypominam, to jest ta osoba, która do nas dzwoniła, która mówiła, że wie, co się z nami dzieje, wie tak naprawdę, co przeżywamy. A zwłaszcza jeśli chodzi o ten sen, który do nas powraca. Kolejna kartka. Pewnie od Franka. Zobaczmy. Moje słońce, mam wiele pracy jak zawsze. Pan Rekowicz mówi, że do ośrodka nie będą już przyjeżdżali goście. Ale to nic. I tak nie brakuje zajęć, przy których mogę mu pomóc. Chciałbym tylko, żeby już było cicho. Dlaczego to nie przestaje mówić? Naprawdę chciałbym cię zobaczyć. I tu jakieś wspomnienie widzę. O. Kolejny telefon. How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued, like if someone lit a match in a giant freezer. Czyżby ten człowiek, który wcześniej wykonywał telefony, nagle stęsknił się podczas pracy za rodziną? Podejrzewam, że chodziło o syna, żeby przekazać synowi, że niedługo będzie. No ale na naszym teraz celowniku jest tak zwany Czerwony Dom, bo potwór Ryszarda wspomniał o tym, że jesteśmy dziewczyną z Czerwonego Domu. Historia odzyskana. Trwają prace restauracyjne XIX-wiecznego fortu o ogromnej wartości historycznej. Już wkrótce obiekt zostanie oddany do zwiedzania. Prace rozpocząć się mają na początku przyszłego roku i potrwają do roku 1983. Coś jest. Kolejna pocztówka. Niwa i okolice. Najdroższa. Wspomniałem ci już o córce pana Rekowicza, Liliannie. Dzisiaj skończyła 16 lat. Biedactwo miało skromne urodziny. Wszystko przez tę jej chorobę. Przypomniało mi to o urodzinach naszej Ani, bo przecież wypadają w przyszłym miesiącu, prawda? Chciałbym z wami wtedy być, ale pan Rekowicz mnie potrzebuje. Muszę zostać, muszę mu pomóc. Tak jak on pomógł mi. Kocham cię, F. Widzę, że ten Franek wiele chyba zawdzięczał Rekowiczowi. Ścieżka edukacyjna. A tu coś jeszcze? Park przyrody Niwa. Park przyrody Niwa powstał dzięki hojności władzy polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Coś więcej jesteśmy w stanie tutaj dostrzec? Nie. No dobra. I teraz mamy dwie ścieżki. Albo... It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? No dobra, to idziemy w lewo. Ostatnio dość często chodziliśmy w lewo. O, proszę, jest kolejna pocztówka. Niwa i okolice, coraz trudniej. Najdroższa, z każdym dniem coraz trudniej mi to ignorować. Najgorsze, że wszystko zaczyna mieć sens. Ta dziewczynka, ta biedna dziewczynka, zamknięta jak zwierzę. Żadne dziecko nie powinno tak żyć. Czy ona naprawdę jest aż tak chora? Pan Rekowicz twierdzi, że to dla jej dobra, ale i tak nie daje mi to spokoju. Chciałbym się znowu zobaczyć. Tak bardzo cię kocham, na zawsze twój. W zamknięciu jak zwierzę. I prawdopodobnie mowa tutaj o tej dziewczynce, która była przed chwilą wspomniana w poprzedniej kartce. Czekajcie, tędy mogę przejść? O dziewczynce Liliannie, pana Rekowicza.
A tu jeszcze jest jakiś rozstaje dróg. Okej. Coś słyszę, jakieś dźwięki. Jakby coś było grane. Dobra, i tutaj pali się chyba płomień. Jeśli dobrze widzę. Ktoś musiał go cały czas podtrzymywać, co? Czy to jest latarnia? Nie, płomień. Coraz więcej w ogóle spotykamy informacji z samych tych pocztówek Franka, nie? Chyba tędy. Another one. It looks like it rotted from the inside. No proszę. Już po raz kolejny spotykamy takie zwierzę. Na samym początku, przed dotarciem do samej Niwy, pamiętacie, też spotkaliśmy. O, kolejny. These animals, they look used up. Like something sucked the life out of them. O, w tych lasach może czaić się coś niebezpiecznego. The shit out of me, little buddy. What you got there? Oh, hey, wait. No dobra, ale zanim pójdziemy za psem, to ja bym jeszcze odbił tutaj i zobaczył, czy tutaj czegoś czasem nie ma. A i owszem, jest. Kolejna pocztówka. To ja. To muszę być ja. Jestem na dole, sama, przestraszona. Słyszę ją teraz bez przerwy. Szepcze, krzyczy. Wypuść mnie, wypuść mnie. On nie rozumie, on nie chce zrozumieć. Może nie jest tym, za kogo go miałem. Pokażę mu. F. No proszę. Czyli Franek się jakby trochę postąpił wbrew Rekowiczowi. Tak bardzo chciał mu pomagać. So, there I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Tak bardzo, a zaraz, a tam z drugiej strony nie było nic? Tak bardzo chciał mu pomagać, no a postąpił wbrew temu, co Rekowicz mówił, znaczy w zasadzie robił, no. Tylko pytanie, dlaczego trzymał dziewczynkę w zamknięciu? Być może Franciszek już nie mógł z tego jakoś zdzierżyć, zwłaszcza jak ją poznał, dziewczynę. Towels, grease, everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Dog food. Yummy. No dobra. Proszę bardzo. There you go. Jak kocie łakocie. Jest sobie, jest. Podejrzewam, że sam mógłby też pewnie sobie... Just need to check something. Łapnąć to. Oh, it's just
clothes. Left out to dry in the middle of the woods. To dry? No chyba pada deszcz, nie? Więc raczej z dry to nie ma nic wspólnego. Raczej będą przemoczone. Przecież nie, może to tylko tak naprawdę wiatr. Ale burza gdzieś tutaj się cały czas krąży. I dookoła. Też nie, pada. Anyone in there? Pada, pada. Czy... What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. Wreszcie spotkaliśmy Franciszka, co? Może kogoś, kto żyje? Właśnie. Wygląda jak te zwierzęta. No właśnie. Just like those animals I saw earlier. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Może, to był jego pies dla Franciszka. Chciałem tylko, aby zobaczyła słońce. Tak mi przykro. Easy boy. What is it? Oh God. It's that thing again. I... No! Stay! Francis. I warn you. Then I outgrew you. I am not. I warn you. Nothing fits. Kurde, nie sprawdziłem całego tego obozowiska. O, świetnie. O, świetnie, muszę uciekać. Ja pierdzielę. Don't leave me here!
Czyli to coś tak naprawdę chce wejść w nas. Jakiś byt, jakiś potwór, jakiś demon, który nie mieści się tak naprawdę i wypala chyba właśnie te wszystkie istoty w taki sposób, że są one zgniłe po prostu w środku. Teraz. I mówi o nas, że my jesteśmy specjalni. Bardzo możliwe, że my damy mu schronienie na dłuższy czas. Bo jak widać, chyba co chwilę ma problem z tym, że się nie mieści właśnie tu, to tam. A to tu. What? Who's there? You promise. Ale co obiecę? No risk. This isn't real. Or it can't be. Jack? O, super. On tu naprawdę gdzieś jest. O, shit, on tu naprawdę gdzieś jest. To jest jego krawat ze spinką. Który zakładaliśmy mu na pogrzeb. Ale jakim cudem w rzeczywistym świecie? Co zrobiliśmy? No, no bardzo możliwe też, że ta paszcza go w jakikolwiek sposób, w jakiś tam sposób naśladuje i próbuje nas zwabić. Bywały już też takie opcje, nie? Że ci źli przyjmowali... Where have you sent me? Przyjmowali postać... I've helped you pass on. Którzy umarli. It's all your fault, Jack. O nie, 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 to nie jest moja wina. Ends? Gdzie? Łapa. Trzeba by było, jeśli jest możliwość w ogóle, z nim porozmawiać. O, fuck! Nie, 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 nie. Okej, okay, to wie, to ja nie chcę. Co za ciul... Dobra, siedź sobie tam, frajerze. No, widzę, że ma bardzo dużą chrapkę na nas i na nasze ciało. Mam nadzieję, że na takim otwartym terenie to raczej nas nie będzie chciał
a generator. Złapać. Wonder if it still works. Jasne. Ja już wiem, czego brakuje. Pewnie paliwa. Of course it doesn't. I think it's out of gas. No jasne, że tak. Standard. Locked down tight. I jakaś dźwignia. Dobra. Czyli paliwo i dźwignia są dwie rzeczy, których potrzebujemy. Tu jest jakiś kanister. O proszę. Żeby faktycznie był pełny? Trochę tam coś zachlupotało. Come on, Bolt. Don't fail me now. Dziwne, nie? Że za pierwszym rogiem. Za pierwszym rogiem spotkaliśmy kanister z benzyną. Zazwyczaj on jest gdzieś, kurde, fest ukryty. I ciężko go się znajduje. A teraz w takim razie ciężej będzie ze zdobyciem chyba. Dźwignię. Ja ci już powiem, dlaczego nie zejdę. Jesteś frajerem. Gnoju. Warto byłoby nie spaść. Nie patrz w dół. Nie patrz w dół. Nie patrz, nie patrz w dół. Nie patrz. Nie patrz. Nie, 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 nie. O, świetnie. Że z tego co widzę, to on stoi przy przejściu, które nas interesuje. Okej, jesteśmy z po lewej. Pytanie, czy on nas widzi, czy tylko i wyłącznie musi na nas wejść. Jest wyjście. W ogóle to jest jakiś stary fort. Dobra, dobra, nie próbuj we mnie wywołać wyrzutów sumienia, gość, bo już widzę, co ty kombinujesz. No jest dźwignia. Czyżby bolało cię wyładowania energii? Bolą cię, kurde, pioruny, czyli powinna ogólnie
boleć również, boleć powinien również prąd. Po to nam jest generator. No to proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Tutaj dźwignię. I pchamy to całe ustrojstwo. Radośnie radosne skrzeczenie. O nie, 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 nie. I tu jest chyba z górki i cały teren jest zalany, nie? Czyli ładnie to się wszystko rozejdzie. Shut your fucking mouth! Yes! Burn, you twisted fucking bitch! God, I hope pięknie. Super. Pytanie tylko, czy pozbyliśmy się tego na zawsze? Czy tylko i wyłącznie na chwilę gdzieś przepędziliśmy? Coś jest? Nie. Gdzie teraz? To był w ogóle chyba jakiś stary port. Coś takiego. Mamy... Sounds like... Smutka. Sadness. Sadness. Is that you? Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends... This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Zdjęła maskę. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster?
it doesn't need me anymore. It wants you, and when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. It's you. You have to remember. The dream. The fire. The red house. Czerwony dom. Czyżby czerwony dlatego, że w płomieniach? Wait! What is the red house? Are you there, Marianne? With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Gone. No dobra. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Coraz więcej pytań się pojawia. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.